Silnik Yamaha WR450. Jak widać, skrzynia biegów jak i wał wsadzony. A to z tego powodu, że ta skrzynia biegów w tych Yamahach to tak średnio się chce w przyjemny sposób składać. Łożyska nowe, śruby zabezpieczające nowe, tak aby się to wszystko rozkręcało później i dokręcało tak jak trzeba. Co pozostało? Przesmarować powierzchnię, otuścić wcześniej, złożyć półki i lecimy dalej. Więc ja sobie to właśnie wykonam. W tym czasie troszkę podładuję akumulator w kamerce i widzimy się no, gdzieś po drodze, jak zawsze. Odrobinę poskładałem, ale niewiele. Dni uszczelniacze i tutaj wybierak zmiany biegów i kopkę i tutaj to powiedzmy kanał olejowy. O. Pompę oleju składam, pompa oleju jest nowa, z oryginału. Gdzieś leży z niej pudełeczko. To jest ta, a jeszcze jest druga. Tutaj mam piny, czyli prawdopodobnie będzie to, ta wewnętrzna pompa. Ok, no to jak mówiłem, mamy piny, więc go zamontujmy. No, jest tutaj już sobie przygotowane wcześniej. Taki malutki, ciężko go w palce wziąć. O, jest. Więc rzeczoną pompę złóżmy, bardzo proszę. To akurat nic bardzo skomplikowanego. Jest. I jest. Można by powiedzieć gotowe, tak? Ale można by też odpowiedzieć na to nic bardziej mylnego. Dobra, sobie te piny jeszcze odłożę na bok, bo one mi się jeszcze mogą być przydać po drodze. Kołeczki ustawiające. No chodź tu. Do pompy oleju brakuje jeszcze pierścienia zabezpieczającego. Tak to sobie sprytnie zrobili panowie z Japonii. Pierścień. Pierścień mam oczywiście. Taki jego numer. Miałby to złożyć już. To ma być. No tak stary pierścień. To będzie średni pomysł zakładać. Raczej napędu zgubić przez to nie powinien, bo jest zabezpieczony pinem na dole. Wkładam resztę na bok. I coś na zasadzie segera, chociaż seger to nie jest, a zwykły drucik, tak jakby można porównać do zabezpieczenia pierścienia, stworzenia tłokowego. Cienki śrubokręcik jest. I bardzo prosta rzecz. Pyk. Pyk. Siedzi. To się nam wysunie, ale to się nie wysunie. Dobra. Montaż na swoje miejsce. Oczywiście oliwa, aby ułatwić start i doszczelnić też. No ja tylko raczej jest, znaczy raczej tylko ustalającą tulejką. Już tutaj nie ma żadnych przepływów oleju przez tą śrubę. Dobra. Jest. Pompa jest. A też tutaj mam na ten wirnik. Ile ścieknie, to ścieknie, ale coś tam zaciągnie. Teraz tylko pozostało trafić. To właśnie było to trafienie. Skoro było trafienie, pozostało tą przykręcić.
Dobra, widać po niej, że chce pompować, jest w porządku. Ok, to teraz co? Napęd pompy. I później. Reszta towaru. Aby nie zapomnieć żadnej podkładki. Nie odniosę sobie w schemacie pompę olejową. Pewnie będzie tu. Dokładnie tak. Co za afera? Ma pluszaty. Oszczarki nie mam, ale mam Boscha. No Boscha, to jeden z bliżej to będzie. Ale dużego, nie? Kogo się pina, to jest dużego. No, no oszy sobie. A co jest tarcza? Cięta. Tarcza czy zmienić? Zmień, bo to jest... Zmienić? No. Kogo się pina mała. Filmowo widzę. No już tak. Liskówka, nie? Czy grubo tarcze? Grubo tarcze. Krótkie urozmaicenie, ale tak wygląda życie, można powiedzieć. Trzeba się kierę naoszczyć. O, właśnie się oszczy, jak słychać. Trzeba to trzeba. Dobra, kręci się ładnie, podkładka założona. To co? Lejeczki przesmarować. Naoszczyć się. Jeszcze ważna rzecz, nie zapomnij wcześniej. Pędu rozrusznika koła zębate. I ty masz wypustkę, że pasujesz tylko w jednym miejscu, czy nie masz? Masz, nie ma. A może i tak. Lepiej sobie zerknąć dwa razy niż coś nie tak złożyć. Dobra, tutaj mamy napędałka balansowego. A teraz jest. Napęd kosza sprzęgłowego, czyli wie. Gra, tak ma właśnie być.
Już. I siekiera naoszczone na błysk, prawdopodobnie. Tak śmiem obstawiać. Zerknijmy, czy tutaj jeszcze podkładki nie ma być. Pompa olejowa. Nie, nie ma być. Nie widzę, muszę sobie przekręcić. To za chwilkę, dobra. Trafmy sobie na punkcik. Ściąga jak zawsze, bo się kieruje tą skrzynię biegów raczej nie. Również bez podkładki. Tak sobie spoglądam, aby niczego nie pominąć. Jest to ważna rzecz. Punkciki mamy ustawione idealnie. Ściąga.
Dobra, dokręcenie wszystkiego, zagniecenie podkładek. No i poskładanie pompy. Pompy wody, bo jeszcze nie wypadało pompy krewia zamknąć. Ale to pewnie w poniedziałek. Rejka się rozładowała, więc podpięty powerbank. O, jeszcze mi się tutaj wywinęło. Dobra. Podpięty powerbank i gra, tak żeby przewodów od ładowarki nie nagrywać. Jest dobrze. Dobra. Numer ringu. Numer 13, 19, 758. Jest, jest. Często tym o-ringom będącym w zestawach nie ufam. Raz, że bardzo często są źle dobrane, a dwa, że bardzo, bardzo wielu brakuje. Więc lepiej sobie takie o-ringi pozamawiać z oryginału. Nie jest to majątek, a pewnie, że wszystko będzie grać. Dobra. Uszczelniacz. Przesmarowany uszczelniacz tutaj, który idzie do wału. Śrucik, sprężynka, pompa wody, simmering, kopki również złożony. Można zakładać. Zazębiło się wszystko dalej. Krótko? Tak, za krótko. Jeszcze jedna taka. Dobra,
leciutko złapane, ponieważ jeszcze będą śruby od pokrywy i od filtra oleju, te, które będą dokręcone mocniej. Czy mocno? Dokręcone będą tak samo, ale przechodzą przez obie pokrywy i wtedy dopiero dokręcę mocniej. O, w ten sposób. Już szkoda tutaj dokręcać dół, jak góra cała będzie nieskręcona póki co jeszcze w ogóle. Ale jeszcze do zamontowania filterek oleju i z pokrywa pompy wody i sprzęgło. Lekko nasmażę uszczelkę, aby mi się nie podwinęła przy montażu, bo wtedy jej nie widzę, gdy zakładam, żeby jej nie uciąć. A przekona się o tym właściciel dopiero, żebym ją uciął czy nie. Przy zakładaniu silnika do ramy. Ok, nowa uszczelneczka. Właśnie w ten sposób, po przesmarowaniu, na pewno mi się nigdzie nie obetnie. Proste, ale jakże skuteczne. Lekko tylko dokręcić zębatkę, śmigiełko, pompy wody. Lekko w rękach. Dobra. Mamy. Jest. Tutaj będzie dłuższa. Nie, wszystkie takie same. Nawet bym powiedział, że mogą być odrobinkę krótsze. Jeszcze. Chociaż. Może nie do końca. Dobra, w porządku. Teraz montaż uszczeleczki pompy wody. Pompa skręcona. Uszczeleczka lekko nasmaża, aby mi się nie podwinęła przy montażu. Brakuje jednego kołeczka. Kołeczek już jest. Jeden został na pokrywie, drugiego dałem silnik. Także jest dobrze. I skręcenie.
chyba z podkładką. I pozostałe trzy. Zakrętarka na jedyneczkę, więc tylko lekkie dociągnięcie. Jest. Dobra, teraz filtr oleju. Ale z tego co widzę i o czym często mówię, zestawię z o-ringami. Nie ma o-ringa na filtr oleju. Tak bywa bardzo często. Czy ja mam w swoim zestawie różne o-ringi takie coś? Jakieś mam na pewno, ale czy akurat ten? Może być różny. Pewnie udać do zaprzyjaźnionego sklepu, tam gdzie mają na pewno. Tak myślę przynajmniej. Znalazł się, pasuje idealnie, ale według mnie on jest odrobinkę za gruby. Tak jak myślałem, ja go sobie zamówiłem z oryginału również. Sprawdźmy czy na pewno. Przez to właśnie te tematy brakujących o-ringów. Cóż mi tu pisało? Cztery, siedem, sześć, siedem, pięć, zero, zero. No to już bez zer, tak. No to dobrze jest te o-ringi sobie zamawiać. Nie pamiętałem, ale przeglądałem o-ringi, które mam tutaj do niego, do tego silnika i faktycznie był. Również odrobinkę na smarze, aby mi nie wypadł. Ale w trzech miejscach wystarczy, już będzie super. Grafitę. O-ring jest. Wszystko gra. Chciała być śruba długa jakaś. O, to właśnie ta. Tutaj nie. To... A zaraz, czy mi się nie przypomniało, że przy zbiórce tego silnika był problem z gruntem? Tak czy nie tak, ja taką śrubę mam w tego jamach, ale to jest moja testowa. I czy tutaj nie było właśnie problemu z tym gwintem? Teraz zobaczę. Tak mi się tu coś przypomina. No to wygląda, że chyba tak było.
co tu było wkręcone. Muszę sobie zerknąć film z rozbiórki. Zaraz wracam. Trochę czasu minęło. A przynajmniej w rzeczywistości na filmie. Kilka chwil. Głowica, tak. Będzie głowica właśnie. Uszczeleczkę mam. Wszystko gra. Kółeczki siedzą. Jak ty będziesz pasować, ja zaraz sobie zobaczę. Coś to by było chyba w ten temat. Albo inny, odwrotnie. Składana na stalowych zaworach, po wymianie gniazd, tylko że muszę szpileczki wkręcić, także wracam za sekundę. Nie przygotowałem się do końca. Jeszcze na szybko zdjęcie zrobiłem, szpileczki wkręcone. Jest dobrze. To co? Tutaj mówiłem, luzy jeszcze nie ustawione, przyjdzie czas na to. Montaż głowicy. Wszystko trafić, jest trafione. Szpileczki sztuk 4. Na gwint, na podkładkę i pod podkładkę smar. Smar olej, no co by nie zastosować tego dużo, nie? Teraz w każdym razie. Nie za dużo. Dlaczego nie za dużo? Aby nie rozepchać gniazda wewnątrz, byśmy ze smarem czy z olejem przesadzili. Jest taka szansa, że może się tak wydarzyć. W ten sam sposób, jeśli mamy w gniazdach śrub, jakichkolwiek, nie muszą być głowicy, woda lub jakiś płyn inny, może się zdarzyć to samo. Lub brud. Również. Dobra, co my tu mamy? 12. Czy 14? Jak zawsze, na początek mamy tłucząc na tyle, ile zakres pozwoli, a później już dociągnięcie finalne z kosem, bo mi przynajmniej nie będzie tańcować nic. No i zaczniemy sobie od małego zakresu. Widać co? To jest bardzo ważne, to musi być widać. Nie inać. No i dobra, oczko wyżej. I na maksa ten klucz, zmiana klucza i dokręcenie, tak jak mówiłem, już końcowe. Jeszcze te szpileczki dwie, ale tam jest nakrętka szóstka, także nic tam trudnego nie ma. Dobra. I ustawienie luzów zaworowych, złożenie rozrządu, wracam za sekund. No więc dobrze, góra złożona, chwilkę mi to zeszło.
nie samo złożenie góry, a wstawienie luzów. Dobra, próbujemy. Środek idealnie wchodzi. Góra stoi. Dobra. Wałek wydechowy. Znajdę sobie środeczek. Jest. Górna tolerancja. Stoi. 25. Dobra. Sprawdzę jeszcze kolejny raz dokręcenie. Później ustawienie. Kolejny raz, bo już kilka razy sprawdzałem, ale pewność trzeba mieć. Jest w porządku, teraz skosem do góry. Zakręcić. Dobra, zaraz będę blisko punktu. Tak. Tu też jest. Idealnie. Dobra. Pokrywa świeca, smarowanie głowicy i temat zamknięty. Także wracam za sekundę. I tak wygląda. Uszczeleczka przywiązana trytką. Smarowanie tutaj głowicy również przykręcone, rozrusznik sprawdzony, kręci. Olejem nie zaleję, no bo zbiornik w ramie. No co można powiedzieć. Silniczek. Tak się o to postawę. Mogą być tam jeszcze moje gdzieś palce odbite, ale to zaraz się temat ogarnie. Tak wygląda z tej strony. Spakować i wysłać. Kiedyś to jest silnik na wysyłkę. Wkładać w ramę i cieszyć się jazdą.